Myślałem, że zaczniesz sekundę później. Aha. To nie wstawię. No, że wiesz... Okej, już wiem. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Hello from the Other Queen i przed wami kolejna gwiazda, już nie tylko w sumie polskiego dragu, bo już nie mieszka w Polsce, ale specjalnie przyleciała, żeby nagrać ten odcinek. Sprawdzam reakcję. Więc przed wami, przedstaw się teraz ładnie. Dzień dobry, nazywam się Lucy Dark. Bardzo mi miło. I gdzie teraz stacjonujesz? Pochwal się od razu. Teraz stacjonuję koło Göteborga w Szwecji. Tak jak wiecie, ta seria nie ma na celu pokazywania wam makijażu krok po kroku, bo to by trwało w nieskończoność przy takim nagrywaniu, ale często staram się przechwycić jakieś elementy charakterystyczne dla danej postaci. I dzisiaj będziemy co robić w sumie? Dzisiaj będziemy robić mój charakterystyczny look. Będziemy... starać się zawrzeć elementy naszego stroju w makijaż. Tak, ponieważ Lucy słynie z tego, że na przykład ma kreacje w kropki, do tego ma rękawiczki w kropki. Ja dzisiaj postaram się zrobić coś podobnego, ale nie takiego samego i Lucy mi przyniosła rękawiczki, więc będziemy działać. My wracamy za chwilę, bo ja muszę zmienić oczy, a Lucy musi ukryć się brwi. Lucy sobie już prawie brwi zakryła, ja nie potrzebuję zakrywania, bo wystarczy, że zrobię tak właśnie. Od czego zaczynasz? Znaczy już inaczej, co robisz po brwiach i po bokobrodach? O, widzicie, tego jeszcze u mnie nie było, że na przykład zasłania się czasami właśnie ten fragment. Ja mam wygolony. Od czego zaczynasz? Od oczu czy od twarzy? Najpierw konturowanie na mokro, podkład i konturowanie na mokro. A jak już to jest gotowe i wszystko przykryję pudrem, to biorę się za rysowanie brwi i oko. To zrobimy tak samo. Idę po gąbkę. Co to? Baza. A, baza. A no tak, to w sumie można już to powiedzieć na samym początku, zanim jeszcze powiesz coś więcej o sobie, że... Że? Bardzo. Cię lubię? Lubisz? Nixa! A, tak. O matko. Tak. Moja, to jest jedna z moich ulubionych marek, ponieważ bardzo doceniam ich. Mam nadzieję, że nikt z nas słyszy. Tak, bardzo doceniam pigmentację cieni. Uważam, że mają bardzo fajne kolory, które są rzadko widoczne. I jest to marka bardzo dobra cenowo. Same plusy, zero minusów. Tak jak przy filecie. Pamiętasz to? Jak co? No nie pamiętasz tego? W jakim filecie? No nie pamiętasz tego, to nie pamiętam z jakiego to było programu, ale to było, że tam... ja nie wiem, czy ten filet jest z morza, czy z oceanu. Nie pamiętasz tego? Nie. No tutaj jest klasycznie kreolan. Ja przebrnąłem od kreolanu już po bardzo wiele rzeczy. Ostatnio używam kosmetyków Makeup Studio, które są bardzo mocno kryjące, ale nie tworzą takiego betonu na twarzy w sumie. Ale ludzie niektórzy nie rozumieją, że facet musi mieć mocniejszy make-up, jeżeli ma on przetrwać całą noc, bo na przykład wyrasta właśnie zarost w trakcie albo coś. Jak później czytam gdzieś komentarz typu, Boże, jaka mumia, to ja sobie myślę, o kurde. No. Ale wróćmy do, bo rozgadujemy się na inne tematy, ale wróćmy do ciebie, bo trochę chcę, żeby moi widzowie poznali ciebie. Więc pierwsze pytanie ode mnie. Pierwsze pytanie ode mnie będzie,
Kiedy my się poznaliśmy? I to ty musisz na nie odpowiedzieć. Poznaliśmy się, to będą już z półtora roku. No, a nie więcej? Może dwa lata. No, konkrety, konkrety. Stawiałbym maj, czerwiec 2016. Ale co to było? To był twój występ w nieistniejącym już klubie w Warszawie, Touch. Jako kto tam był? Adel. Ale to było wtedy, co było zaraz świeżo po otwarciu? Mhm, tak. Nie zamknęli klubu przede mną. Parę imprez tam było. A, tak, pamiętam, to ja wtedy wróciłem... Byłem u Elektrody, czyli u swojej matki scenicznej. W Londynie. Mhm. I nie mogłem być na otwarciu. Tak. I tydzień po otwarciu występowałem, tak? Tak. Wtedy już Lucy istniała. Tak, Lucy już istniała. Właśnie, może jeszcze powiedz, jak masz naprawdę na imię. Naprawdę mam na imię Piotr. Piotr. Mam 25 lat. I tu taka metryka to cała. 180 cm. Dobra, już koniec. Rozmiar buta jest. Twój. No dobra, a sama Lucy kiedy powstała? Bo to też jest ciekawe, bo u każdego trochę inaczej to jednak wygląda, kiedy, no bo kiedy właśnie, kiedy drag queen powstaje, tak? Bo to nie jest tak, że założę sobie perukę, pójdę sobie gdzieś, bo to jest w ogóle zupełnie coś innego. Tak. Więc właśnie może o tym opowiedz. Lucy, pierwszy występ Lucy był na Paradzie Równości 2016. Okej. Okay. To był, tak naprawdę, to był mój... 17. Dwa lata będą. Nie, 16, przepraszam. Ja nie wiem, bo pierwsza parada moja była w tamtym roku, więc w kostiumie. 17. No. Widzicie? To jest... Nie mam pamięci. Starość nie radość. Miałem dwóje z historii, nie mam pamięci do daty. To miałem właśnie w 2016 roku na Halloween. Okay. Bo oczywiście wcześniej już tam miałem jakieś próby, ale moje takie pierwsze prawdziwe, porządne wyjście to było właśnie na Halloween i potem Nowy Rok 2016-2017. Mój pełny pseudonim brzmi... Nie wiem. Brzmi... No to powiedz to! Ty się teraz sprzedajesz! Mój pełny pseudonim brzmi Lucy Dark. O, no właśnie. Skąd się wziął mój pseudonim? Mój pseudonim wziął się z tego, że poprzez swój drag chciałem pokazywać, chciałem, żeby moja postać sceniczna była taką zdecydowaną, silną kobietą i właśnie szukałem, już imię wymyśliłem, pamiętam chyba dwa lata wcześniej, właśnie szukałem jakiejś takiej prawdziwych, porządnych, silnych kobiet w historii. I pierwszą, na którą wpadłem, to była Joanna Dark. Postać historyczna. A druga część mojego imienia, to tak naprawdę to pierwsza, to jest moja mama. No, okay. Która uważam za bardzo silną kobietę, bo samotnie wychowywała trójkę dzieci, mnie i moje dwie starsze siostry. I właśnie dzięki temu chciałem pokazać siłę, biorąc jej imię jako swój pseudonim sceniczny. No to jest bardzo ciekawe, bo jak się pojawiają zazwyczaj nowe drag queen w Polsce, to niektóre mają takie pseudonimy, że raz, że ciężko jest je zapamiętać, a dwa, tak bardzo chcą się wzorować na tych amerykańskich dragsach, że... No ale dobra. No to prawda. Chociaż moje zainteresowanie dragiem wzięło się naprawdę wiele lat wcześniej. Mhm. Oczywiście, no, jak teraz większość, wzięło się to z RuPaul's Drag Race. Tylko, że... Czy ja nie mówię, że to jest wszystko złe, nie, to dochodzi do nas, tylko, że nie ma tego... Nie, ja rozumiem. Tego środka jakby. Ja rozumiem. I właśnie moje zainteresowanie dragiem wzięło się z... właśnie z RuPaul's Drag Race, ale nie z później. To był... Bo pierwszy raz widziałem RuPaul's Drag Race chyba rok po... Wtedy chyba był sezon trzeci w telewizji. Okay. Bo nie, pamiętam... Był w telewizji, bo na Netflixie wszystko oglądałem. To właśnie był... To był mniej więcej czas, jak to był sezon trzeci, bo w Polsce w telewizji
jakiejś takiej, już nawet nie pamiętam jaki to był kanał, o 22 leciał sezon drugi. I właśnie to była pierwszy raz, jak widziałem jakiekolwiek, w ogóle byłem zafascynowany tym, bo ja sceną, ja siedzę na scenie tak naprawdę od przedszkola. Już no tak, tak no, jak z 20 lat jako aktor, wszelkie kółka teatralne, występy, role pierwszoplanowe. Pierwsze makijaże nigdy nie są najlepsze, ale każdy od czegoś, jakoś, od czegoś trzeba zacząć. I wtedy sobie zdałem sprawę, że ze względu na swoje proporcje chciałbym... Niestety to, co było w sklepach, jeżeli chodzi o stroje, było bardzo... No, nie odpowiadało mi. I zauważyłem, że dla mnie proporcje są bardzo ważne, jeżeli chodzi o wygląd sceniczny. To niestety no, sklepy nie spełniały moich oczekiwań, dlatego że jestem nie dość, że osobą bardzo wysoką, to jeszcze osobą szeroką. No, więc zainteresowałem się krawiectwem. Stwierdziłem, a zacznę sobie szyć stroje. Potem już się tak porządniej wkręciłem w krawiectwo, że poszedłem do szkoły krawieckiej, którą skończyłem niedawno. Więc jestem certyfikowanym krawcem. Dzięki Dragowi. Drag znalazł mi zawód. Widzicie, jakie to jest... Jak to wszystko może się poprzeplatać. To tutaj można też od razu właśnie wspomnieć, że Lucy między innymi, albo w sumie no nie Lucy, tylko Piotrek, stworzył pierwszą kreację, dla mnie to była Dolores Umbridge, którą tu pewnie pokażę. To był mój pierwszy poważny projekt krawiecki, bo nigdy wcześniej nie szyłem dla kogoś innego. Ale wszyscy byli zachwyceni, więc nie tylko wiadomo... samą metamorfozą, tam charakteryzacją czy coś, tylko właśnie tym kostiumem, bo no nie ukrywajmy, takich kostiumów po prostu też no, nie ma tak od ręki. I to jeszcze właśnie, jak sam powiedziałeś, na dosyć... gabarytowe postaci. Niewymiarowe. Niewymiarowe. Ja też czasami przecież mam szyte właśnie różne rzeczy na zamówienie czy coś, albo gdzieś tam szukam i przerabiam. Ale tak, ta Umbridge była właśnie pierwsza i to było... Był strzał w dziesiątkę, że w ogóle pojechaliśmy, pamiętasz wtedy jak jeździliśmy po hurtowniach, szukaliśmy podobnego materiału, bo takiego samego to nawet nie liczyłem, że dostaniemy. No to prawda. Niestety, ale się udało. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek rekreacje, to jeżeli człowiek nie ma ochoty, nie chce wydawać $200 za yard, trzeba szukać czegoś podobnego. I no tak, ale to wiesz, to jest właśnie, bo do czego zmierzam. Bo później też była między innymi na przykład pod koniec tamtego i w tym roku, suknia na Adele, gdzie już totalnie nie opłacałoby się wydawać tyle hajsu na Dolce Gabbana, gdzie później idzie się do klubu, no i przykro mi, ale w klubie nie jest tak, że każdy na ciebie uważa. No prawda jest taka, że to są dobre rzeczy, jak człowiek chce się gdzieś naprawdę pokazać, czyli nie wiem, jakieś wybiegi, wystawy, wywiady, no to są dobre miejsca, kluby, no. Teraz w weekend, jak byłem właśnie w jednym klubie, to podszedł do mnie jeden gość i właśnie się zapytał, czy ty jesteś Adelą, bo byłem w ogóle w innej stylizacji. Ja mówię, że tak, ja. On, nie wiem, czy mnie pamiętasz, ale na Sylwestrze 2 lata temu, gdzie jeszcze Toro było, działało i to był mój pierwszy Sylwester, który prowadziłem. Powiedział, to ja na ciebie wylałem wódkę, że musiałem rzeczywiście się przebrać. Tak, pamiętam to. Wracając właśnie do tych kostiumów, no to właśnie była później ta Adele, tak. Gdzie powstała z zasłony. Tak. Ale wrażenie robi, bo już i tyle sesji fotograficznych nie było i właśnie też show. Ludzie często raz, że w ogóle zapominają, co to jest rozrywka. Tak. Dwa, jak chcą ci dosrać, to i tak ci dosrają obojętnie czym. Tak jak na przykład niektórzy, nie wiem, jakby to powiedzieć. Kiedyś rozmawiałem z jednym znajomym, no i ta rozmowa nie przebiegła chyba po jego myśli czy coś. To była odpowiedź, zobacz, co mi napisali znajomi, że Adele już dawno tak nie wygląda. Chodziło tu o gabaryty, ja sobie myślę, o mój Boże. Zawsze jak przyjeżdżają jacyś goście z zagranicy, albo jak ja bym chociażby ten jeden raz jako Adele w Londynie,
Nigdy mi nie powiedział, że jestem na przykład za gruby czy coś, tylko powiedział: wow, super wyglądasz, wyglądasz jak Adel, robisz Adel. I to jest prawda. Fajne, no to... a nie taka zawiść, jakaś takie, nie wiem, każdy chce jakoś ci w jakiś sposób, nie wiem, ubliżyć, albo wtedy się poczuje lepiej, no kurczę, to jest trochę przykre jednak mimo wszystko, bo dzięki temu ludzie się zamykają na różne rzeczy, no niestety, ja też przez wiele lat nie robiłem w sumie tego, co bym może chciał robić, dopiero dzięki innym osobom trochę jakoś się pootwierają na różne rzeczy i myślę, że u ciebie też tak podobnie mogło być. No to prawda, też stałem się dzięki znajomości z artystami w środowisku LGBT w Warszawie, stałem dzięki otwarciu się na te znajomości, ja stałem się śmielszy, jeżeli chodzi o moje występy, moje stylizacje i chcę w dalszym ciągu popychać swoją kreatywność, zastanawiając się, co człowiek wymyśli. No, no to baking! Zróbmy z siebie ciastko. Bennaj? Tak, Bennaj. Make-up studio. No teraz robimy z siebie mumię, jak to określiła jedna pani pod komentarzem, jak robiliśmy z Kitulcem odcinek. Nie wiem, czy widziałeś, jak było Kitulce. No. Dobrze wklepać brwi. Jezu, jak tam, jesteś biały jak ten, jest, jak to tło. Tam, gdzie jest klej, trzeba wklepać. A tak, bo ty jeszcze masz klej, ja nie mam kleju. Takie to, o czym my teraz rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o tym, że czasami ludzie... A, dobra, już nie, że jak ludzie szukają jakiegoś sobowtóra czy czegoś, to patrzą tylko i wyłącznie na skalę 1:1 i tak. Jeżeli jest jakakolwiek różnica, to muszą ci to wypomnieć. No ale prawda jest taka, że nie jesteśmy klonami danej osoby. Ludzie wpadają często z jednej skrajności w skrajność, bo na przykład jak ja gdzieś idę jako, nie wiem, jako Adel czy jako pani Magda, to i idę z kimś, to od razu jest: a za kogo się koleżanka przebrała? No za nikogo, może jest po prostu, tworzy swoją postać, nie wiem. Nie każdy musi być znowu kimś, tak? No to prawda. Znaczy kimś pod względem danej osobowości, bo dziwnie to zabrzmiało. Tak. Pamiętam, jak właśnie wyszliśmy po raz pierwszy do, nie, nawet nie wiem czy do Glamu, do jakiego, któregoś z warszawskich klubów. No. I właśnie to był chyba jeden z pierwszych razów, jak się przebrałeś za Magdę Gessler. A, to Halloween 2 lata temu. To co chwilę dostawałem pytanie, czy im ja jestem sobowtórem. Kruk. A prawdą było taką, że po prostu przebrałem się za wiedźmę. I co, teraz brwi, tak? Tak, teraz brwi. Zobaczmy, jak Lucy robi brwi, albo jak robi Piotrek brwi, żeby stać się Lucy. I zaznaczam sobie, to jest taka metoda, która często jest pokazywana w internecie, że przykładam sobie kredkę do nosa i na linii z początkiem z mojego oka zaznaczam sobie kropeczką tam, gdzie brew powinna się zacząć, z zewnętrznym kącikiem oka tam, gdzie brew się powinna kończyć, a ze źrenicą tam, gdzie jest najwyższy punkt. Więc pomaluję swoje. Teraz znajdę tylko pędzel. To. Szybki baking pot. Cienie. Spoko. Akurat pokazywałem. Jaki orze. Nie mewa. Mógłbym opowiedzieć o naszych wspólnych występach. Nawet jeszcze gdzieś na Facebooku są te. W czasie jak... Vlogi. Tak. W czasie jak... Podczas gdy... Był okres przecież, że mieszkaliśmy razem. To był, rzekłbym, że to był szczyt mojej kreatywności. Bo byłeś przymuszony? Może nie dlatego, że byłem przymuszony, tylko nie zwałbym tego przymuszeniem, bardziej inspiracją. Okej, okay, no dobra, wybrnąłeś. Że widzę za ścianą, że ktoś siedzi, się maluje, coś tam tworzy, to stwierdzę, no dobra, zamiast poczytać książkę, też mogę coś porobić. No, wiesz, książki też trzeba czytać. Nie, no tak, ale wiesz, zamiast poczytać książkę, pograć na komputerze, to mogę się, co robię dosyć często. A, czasami i zagrać trzeba. Tak, czasami też trzeba się od
odchamić po prostu. No. Także nie tyle co odchamić, co odciąć od codzienności, żeby człowiek albo nie popadł to w rutynę, albo żeby cały czas miał coś z życia. Przecież nie można cały czas tylko pracować, nawet jeżeli praca jest kreatywna. No tak. No pierwszy raz chyba pojechaliśmy do Łodzi. Pierwszy raz pojechaliśmy do Łodzi, bo whatever. Wiem co to było, dzień po premierze Kinki Boots. Tak. Jak my byliśmy z Skoków. I mnie wtedy nie było, bo ja chyba wyjechałem. No ale byłeś na drugi dzień. Na drugi dzień byłem, ale chyba wróciłem skądś, bo pamiętam, że nie było mnie wtedy. I rzeczywiście, na drugi dzień pojechaliśmy właśnie do Łodzi, to były wakacje. Ale było fajnie. Tak, było bardzo fajnie. Bo i ludzie byli fajni, i przyjęci zostaliśmy bardzo też. Przecież bardzo miło. Ja na przykład, jak wiesz, pomimo swoich dużych rozmiarów, staram się bardzo dużo ruszać na scenie. Cały czas mieć jakąś tam wymyśloną choreografię stworzoną, żeby to miało sens. To jako i właśnie na tym występie reprezentowaliśmy dwa różne, że tak powiem, światy, bo ja na przykład ruszałem się bardzo dużo, a ty skupiałeś się na tym, żeby jak najlepiej ukazywać Adele, która nie jest tancerką. Ja zawsze się śmieję, że stoję na scenie i ruszam rękoma, ale to ruszanie rękoma nie jest wcale bez sensu. Też ma swoją choreografię. Tak. Też tego, bo trzeba się nauczyć. I dopiero po Łodzi był Sylwester? Nie, jeszcze były jakieś te. Znaczy, poza miastem to było tyle. Potem była galeria. Glam był. Też był. Urodziny Jagi przecież. Tak. Teraz będę robił eyeliner. To ja też sobie wezmę eyeliner. A potem kropki. Kropki. Dzisiaj nie wiem, co robię w sumie. Robię coś pod rękawiczki, które przyniosłeś. Robimy damy i wieśniaczki. Używam naprzemiennie Tattoo Eyeliner od Kat Von D. A, to też i teraz NYX. Ostatnio zacząłem używać NYX Super Skinny Marker. Mówię dlatego, że jestem często niecierpliwy i nie chcę czekać, aż eyeliner wyschnie, to od razu sobie kładę czarny cień. Okej. Okay. A ja ostatnio, znowu się powtórzę, eyeliner w Makeup Studio. I naprawdę jest spoko, bo się nie kruszy i ładnie wygląda. I łatwo się rozprowadza. Teraz będę robił kropki. Używając szpilki. Ja pierdziłem. Główki szpilki i białego eyelinera. Ale to będą takie kropki na powiekach? Tak. Okej. Okay. Właśnie na powiece. Robię to w taki sposób, że biorę pędzelek, maczam eyeliner maczam kulkę od szpilki w eyelinerze. Robię kropeczkę. No to ja muszę przetransformować swój makijaż trochę. Trochę przyspieszyć poza kadrem z make-upem. No i teraz co robimy? Teraz robimy konturowanie na sucho. Dobra, no to konturujmy się. Ja to w ogóle lubię łączyć techniki właśnie. Przy mocniejszych make-upach, jak się zrobi konturowanie i na mokro, i na sucho, totalnie inaczej wygląda, jakby się zrobiło tylko na sucho. No tak, bo jak robisz na mokro, a potem to wszystko pudrujesz, no to już i tak twoja twarz ma jakiś kształt. Potem to tylko wzmacniasz. No u mnie też wyszło jakieś zwierzątko. U ciebie mewa, a u mnie... jakieś takie... Jakaś taka zebra po przejściach. Zebra, tak. Rozjechana zebra. Zbliża się najgorsza rzecz, jeżeli chodzi o makijaż. Przynajmniej dla mnie. Kurczę. W brwi nauczyłem się lubić. Ale konturowanie nosa. O matko. Spoko. Co ja muszę zrobić, żeby nie mieć kulfona? Muszę tak delikatnie. Jak ktoś się będzie chciał doczepić, to i tak się doczepi. To tak samo jak właśnie a propos nosa był komentarz też oczywiście pod Magdą. Magda nie ma takiego nosa! Magda nie ma też.
Magda nie ma... 27 lat. 28 lat. Magda nie ma też tyle ciała. Magda nie ma 1,85 m w butach. Na koturnie. Ilość toczną pozostań. Nie, najbardziej mi się spodobał jeszcze komentarz. To był też chyba jeden z pierwszych. Nie wiem, ile teraz tam jest tych komentarzy. Poświęcę jedno popołudnie, żeby na ciekawsze poodpisywać, albo po prostu nagram ten film, o którym mówiłem. I był komentarz, żeby założyć jaja i przestać pajacować. To mi się najbardziej spodobało. Tylko zastanawiam się, gdzie te jaja mam założyć. Tematycznie, jeżeli chodzi o Wielkanoc. No. Po prostu... Dno. No. Prawda. Jak ktoś chce się doczepić, zawsze się doczepi. Mm. Jaki występ wspominasz najlepiej swój? To, co najbardziej na mnie... To, co najbardziej na mnie wpłynęło, z czego mam naprawdę dobre wspomnienia, to był mój pierwszy występ, pierwsze własne show, które miałem w Taczu. Okay. To jest coś, co... Znaczy, wydaje mi się, że jakkolwiek też pewnie możesz powiedzieć, że jak ktoś, jakiś właściciel czy znajomy uwierzy w ciebie na tyle, żeby dać ci pełnometrażowe show, to jednak dla mnie nawet mentalnie jest to coś innego niż bycie osobą wspierającą, albo bycie elementem jakiejś tam większego line-upu. To jednak, jak wiadomo, że jak masz trochę inne uczucia, jak wiesz, że wieczór jest cały... Twój po prostu. Tak, jest twój, jest o tobie. No oczywiście. To jest jeden z występów, który wspominam najbardziej. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, no to nie był on jakiś wybitnie super, bo tam parę rzeczy poszło źle. Między innymi robiłem coś takiego, że podczas numeru zdejmowałem perukę, a pod nią była druga peruka, tylko że na backstage'u zgubiłem wszystkie spinki. I pierwsza peruka poleciała razem z drugą. I zostałem z samą siatką na głowie. Ale efekt był podobny, nie jest to coś, co źle wspominam. Co prawda na miejscu pewnie rzucałem kurtyzanami na prawo i lewo, bo nie byłem zadowolony z tego, bo jednak chcę, żeby moje występy były dopracowane. Ale jednak, jeżeli chodzi o wspomnienia, to jest coś, co to był naprawdę taki porządny kamień milowy, z którego mam bardzo dobre wspomnienia i zawsze jak o tym myślę, to jednak gdzieś tam uśmiech na twarzy się pojawia. To co, może my dokończymy poza kadrem usta i oczy? Tak, zostały nam jeszcze tylko rzęsy i usta. I tak, makijaż jest skończony. I później już peruka, kostiumy i widzimy się za chwilę. Dłuższą chwilę. Dla was sekundkę. I tak wyglądają nasze ostateczne stylizacje. Nie wiem, czy mój styl to jest do końca styl Lucy, ale ja sobie tak wymyśliłem dzisiejszą stylizację. Wydaje mi się, że nawet jeżeli chodzi o dodatki, to i tak zawarłaś stylizację do makijażu. No. Czyli najważniejszy punkt tego programu. To ci dziękuję, że w końcu się pojawiłaś w moim mini programie, można to tak nazwać. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłaś. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bawiłem się świetnie. Bo w ogóle też o tym nie wspomnieliśmy, ale drag queen tworzą swoje tak jakby rodziny. Tak. I to jest moja siostrzenica. Moja ciocia. Więc ja już mam zmarszczki na czole. Nic nie może być. O! Tkać. To za Franca. Ja pozdrawiam swoją dragową rodzinę, która mieszka aktualnie w Londynie, bo moja matka mnie opuściła. Matka sceniczna. Ja matki nie mam, dlatego mam ciotkę. Adoptowałem. Więc mam nadzieję, że dobrze bawiliście się z nami. Piszcie w komentarzach, kogo byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach, mimo że są już zaplanowane, ale może traficie. Może. Trzymajcie się, a my standardowo idziemy teraz dopiero nagrywać czołówkę. Do zobaczenia.